Ponieważ rzeczywiście jesteśmy w pewnym niedoczasie, to chciałem od razu zapytać, czy są jakieś pytania z publiczności? Jest pytanie, Jarek Gajewski. To może od razu przejdziemy do tych pytań, żeby nie przedłużać. Pytanie jest do pani Iryny Lappo, ale chyba najpierw muszę obydwu panom podziękować. Zacznę od ciebie, Jacku. Bardzo ci dziękuję za twój referat. Bardzo uważnie go słuchałem w nadziei, że zdołam wychwycić jakieś niedoskonałości, które będę mógł ci wytknąć w rewanżu za twój głos w dyskusji. I z pewną dyssatysfakcją stwierdzam, że ich nie widzę. Pokładam tutaj pewne nadzieje jednak w państwu. Bardzo ci dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o ciebie... Okej, dziękuję ci, Jacku. Zaraz ci oddam mikrofon. Strzeż się, Jacku. Mówię tutaj do pana profesora Kopcińskiego teraz. Mateuszu, bardzo ci dziękuję. Jak gdyby skala twojego okrucieństwa w tej metaforze jest ogromna. Jest, że tak powiem, wielce przerażająca po pierwsze, po drugie inspirująca i jakoś oświecająca. Bardzo, bardzo ci dziękuję. I teraz pytanie do pani Iryny. Czy zechciałaby pani coś powiedzieć o recepcji miłości na Krymie w Rosji? I po drugie, czy miała miejsce jakaś inscenizacja miłości na Krymie w Rosji po 2014 roku? Tu mogę mówić? Nie. Od razu? Tak, mogę? Tak. Dziękuję bardzo za to pytanie, to akurat to, co opuściłam, bo Miłość na Krymie została wystawiona właściwie 2 lata po napisaniu, po opublikowaniu, czyli prapremiera rosyjska odbyła się w bardzo ważnym dla Rosji, dla Moskwy teatrze w MHAT-ie imienia Czechowa. Reżyserował wtedy tą rzecz, to 97 rok był, Roman Kozak, jeden z najwierniejszych takich promotorów Mrożka na scenie rosyjskiej. Między innymi właśnie Roman Kozak grał AA w spektaklu Emigranci w teatrze Studia Człowiek. I to jest taki przyczynek też do legendy Mrożka, bo w Polsce pewnie nie wiecie tego, ale kiedy spektakl Emigranci moskiewskie gościł tu w Krakowie na festiwalu mrożkowskim, Mrożek podobnie powiedział do reżyserki, że to były najlepsze emigranci, których kiedykolwiek widział. I to zdanie praktycznie w każdej recenzji na temat emigrantów rosyjskich się znajduje, czyli przy okazji takiego wspominania. Tak się buduje legendy. Miłość na Krymie wtedy, w 1997 roku, nie było spektaklem nieudanym, ale nie miała szczęścia scenicznego i zagrane bodajże 8 razy. To jest skandalicznie mało, ale też to były bardzo trudne lata dla teatru rosyjskiego i jakoś nie znalazło rezonansu specjalnego. A później po 2014 roku to jest tekst, który praktycznie niemożliwy jest do grania w Rosji, ponieważ z powodów absolutnie politycznych, ponieważ Mrożek stosuje przecież Krym jako taką kwintesencję Rosji. Tak? Krym należał do Ukrainy, ale i tak to był Związek Radziecki, więc nie było to pytanie, czy jest Krym. W tym momencie to pytanie stoi nieustannie. Przyzwoicie ludzie na Krym nie jeżdżą, tam nie odpoczywają, nie zwiedzają, samoloty omijają i tak dalej. Więc wystawienie tekstu pod tytułem Miłość na Krymie to byłoby taką deklaracją polityczną w jedną lub w drugą stronę. W jedną to jest nieprzyzwoicie, w drugą niebezpiecznie. Teatr unika tego pytania. Natomiast ten tekst był wystawiony w teatrze, w rosyjskim teatrze w Estonii, w estońskim rosyjskim teatrze i no, tam akurat było to, nie było niebezpiecznie i tekst był no, doskonałym narzędziem do takiej politycznej wypowiedzi, no nie wiem, zemście na Rosjanach. Był bardzo krytyczny wobec Rosji, co jest łatwo w interpretacji tego tekstu. Ten spektakl jest świeży i nadal jest grany w Estonii, czyli ta miłość na Krymie estońska. O innych realizacjach nie wiem. Natomiast nie tak dawno ukazał się film Miłość na Krymie, którym nie ma nic wspólnego z tekstem mrożkowskim i jest taką obrzydliwą propagandą rosyjską
no właśnie zawłaszczającą Krym i potwierdzającą prawo Rosji do Krymu. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony publiczności? Nie widzę. Dobrze. To ja jeszcze troszeczkę, tutaj, skoro już jest Jacek i Mateusz, to wykorzystamy ich obecność. Jeśli chodzi o referat Jacka Kopcińskiego, to taką obserwację mam bardziej niż pytanie, która polega na tym, że ta katastrofa ekologiczna, o której mówiłeś, Jacku, to wydaje mi się, że Umrożka jest jednak katastrofą człowieczeństwa, a nie, że tak powiem, natury. I tutaj bym powiedział, że raczej Mrożek antropolog, nie ekolog. Bardziej by mi ten taki tytuł pasował, ale jeżeli masz inne zdanie, to oczywiście możesz powiedzieć. Tak. Znaczy, to nie jest interpretacja, którą zaproponowałem, nie jest interpretacją wykluczającą pozostałe, raczej uzupełniającą w myśl przekonania, że by zrozumieć człowieka, Mrożek naprawdę bardzo często powołuje do istnienia literackiego zwierza. I na to chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę. Kiedy się to zwierzę już pojawia w relacji do człowieka, to Mrożek mnoży paradoksy człowieczeństwa w relacji do zwierzęcia i w relacji do Boga. Zwierzę nie jest u niego moim zdaniem wyłącznie figurą dyskursywną, ale żeby mogło naprawdę wpływać na nasz sposób myślenia o człowieku, u Mrożka jest obserwowane bardzo uważnie. Jest przedstawiane nie tylko alegorycznie, jest odpowiedzialne za wiele aspektów natury odkrywanej przez Mrożka także w człowieku. I dopiero w relacji do zwierzęcia te aspekty widać naprawdę wyraźnie. Ale zgadzam się i podkreślałem to wielokrotnie, wtłaczanie Mrożka w ekokrytykę nie było moim celem, raczej pokazanie miejsc wspólnych i miejsc różnych, zwłaszcza w momencie, kiedy Mrożek odwraca się od tej odwróconej hierarchii metafizycznej, jaką proponuje ekokrytyka, stawiając w miejsce absolutu przyrodę. To jest w tym miejscu Mrożek milknie, a jego lis wypowiada właściwie przeciwne przeświadczenia na temat świata. Niemniej tkwiąc w tym zwierzęco-ludzkim rozdwojeniu. Tak, wydaje mi się, że taką kwintesencją w ogóle stosunku Mrożka do zwierząt i człowieczeństwa to są dwa woły w rzeźni o imieniu Beethoven i Leonardo da Vinci, które będą zarzynane w ramach nowej kultury, nowej sztuki. To myślę, że tutaj się spotykają te wszystkie chyba też i lisy. Jeśli chodzi o Mateusza, to powiedziałeś coś takiego, że barba, że Onucy w Krawcu jest... jest przednowoczesny, barbarzyńcu przednowoczesny. No wydaje mi się, że raczej jest bardzo nowoczesny, bo przednowoczesny barbarzyńca by przyszedł, zniszczył, zgwałcił, zabił i wyszedł. A barbar, Onucy, Wacław mi się z przerwy załącza, przepraszam. A Onucy przychodzi i to krawiec zresztą mówi, żeby porządnie się ubrać. Że tutaj po prostu ta cała kultura reprezentowana przez klienta ekscelencję, przez krawca i tak dalej, ona jest, oni są wszyscy zamknięci w tej nowoczesności, która nawet nie potrafi jakby godnie się skończyć. Czy zgodziłbyś się z tym, czy może nie? No ja jednak będę bronił tego, co powiedziałem. Ta sztuka ma ambicje historiozoficzne, to znaczy ona próbuje pokazać proces dziejowy w ruchu. Jego zasadą jest dialektyka właśnie, to znaczy ta dialektyka pana i niewolnika, którą opisał Hegel. W tym wypadku ten dług wobec Hegla jest tutaj widoczny.
I można powiedzieć, że stosunek do nagości i stosunek do ubioru jest kryterium odróżniającym różne fazy rozwoju, tak można powiedzieć, ludzkości, prawda? I dlatego powiedziałem, oczywiście szerzej tego nie uzasadniałem, tylko tak to rzuciłem szkicowo. Powiedziałem o tym, że barbarzyńca, dopóki nie napotkał na swojej drodze ludzi kulturalnych, nie wdarł się, że tak powiem, nie przeszedł przez te Alpy jak Hannibal do Rzymu i nie trafił do salonu, to po prostu chodził na Golasa i było mu dobrze. Był rzeczą samą w sobie. Był zwierzęciem po prostu. Był ludzkim zwierzęciem. Był tym rusowskim dzikusem sprzed odkrycia, że może wokół siebie zaznaczyć krąg ziemi i powiedzieć, że należy to do niego, prawda? To jest ten akt założycielski. Prawo własności jest aktem założycielskim kultury która alienuje właśnie dzikusa z jego naturalnego środowiska, tak można powiedzieć. Dlatego komuniści, uczniowie, wszyscy progresywiści, uczniowie Rousseau, no, nastają na to, żeby zniszczyć prawo własności. Znaczy, zniesienie prawa własności jest koniecznym krokiem do przywrócenia stanu naturalnego, który definiuje się jako utracone właśnie tutaj ukłon w stronę Jacka, rajskie dziedzictwo, prawda, jakąś Arkadię. Społeczeństwo bezklasowe jest taką właśnie wizją przywróconej Arkadii. I on jest po prostu owłosionym zwierzakiem, który nie wie, jak wygląda, bo nigdy nie spojrzał w lustro, który, kiedy chce mu się siusiu, to kuca przy drzewie, kiedy mu się jakaś samica podoba, to się na nią rzuca, kiedy burczy mu w brzuchu, to się zaspokaja tym, co znajdzie na drodze. To jest barbarzyńca. Przypisywanie mu jakichś cech nowoczesnych czy nowożytnych jest tutaj... On się wdziera do tego świata nowoczesnego, znaczy on się wdziera do świata współczesnego, czyli do naszego świata, w którym funkcjonują różne modele nowożytności, te mniej lub bardziej radykalne. Ekscelencja, czyli król, który abdykuje, który się ukrywa, raz staje się mnichem, przebiera się za mnicha, potem się przebiera za czeladnika, jest, by tak rzec, reprezentuje świadomość nowożytną. To jest, kontynuuje tę moją obronę tej typologii, którą tutaj zaproponowałem. Ponieważ ma stosunek do ubioru i do nagości, że tak powiem, nieideologiczny. To znaczy on zachowuje się jak człowiek, który chce zaspokoić swoje potrzeby. Czyli definiuje cywilizację trochę tak jak Voltaire. Voltaire, jak Państwo na pewno wiecie, stworzył pewną teorię cywilizacji, chyba najbardziej wpływową, jeśli chodzi o XVIII wiek. I stwierdził, że po Monteskiuszu stwierdził, że jakby istotą cywilizacji jest oczywiście unikanie przemocy, znaczy wymiecenie przemocy z relacji społecznych. Człowiek cywilizowany, czyli ogładzony, to jest ten właśnie, który odchodzi od człowieka hobsowskiego, tak? czyli który wmontowuje w swoją świadomość hobsowskiego policjanta. Właśnie nie rzuca się na kobietę, która mu się podoba, nie rzuca się do gardła mężczyźnie innemu, któremu czymś podpadnie. Uśmiecha się,
je nożem i widelcem i tak dalej, i tak dalej, ale to jest jakby jedna rzecz, więc to zresztą najlepiej opisał Foucault, prawda? Ta definicja cywilizacji właśnie jako eliminacji przemocy z relacji społecznych. Ale druga rzecz to jest również uniezależnienie się od żywiołów naturalnych. Miasto w woltariańskim wykładzie cywilizacji to jest miejsce, w którym ludzie stają się niezależni od natury. Czyli od prażącego słońca, od zimna, od nieurodzaju, od dzikich zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Czyli budują sobie, to ludzkie mrowisko jest bańką, w której jakby żywioły naturalne mogą hulać, a człowiek i tak prosperuje, prawda? Więc brak przemocy i uniezależnienie się od elementarnych żywiołów natury. I to jest właśnie ekscelencja. On po prostu chce mieć wygodny płaszcz. Jemu nie przeszkadza to, że ten płaszcz wygląda ciągle tak samo. Prawda? Że on każe krawcowi, mówi, no wyliniał mi płaszcz, to zrób mi nowy. A krawiec mówi, no ale znowu płaszcz, no coś nowego. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że krawiec jest już nowoczesnym doktrynerem. Znaczy jest człowiekiem nowożytności w postaci zradykalizowanej. On nie tylko chce nowości, więc tutaj mamy ten czynnik awangardowy, ale on nienawidzi nagości. Znaczy nagość nie jest stanem niepożądanym, który należy zmienić za pomocą ubrania, tylko należy wytępić nagich ludzi. Należy wybić z głowy nagim ludziom chodzenie nago. Prawda? I z tego powodu właśnie Carlos nienawidzi krawca, to znaczy nienawiść krawca wytwarza nienawiść Carlosa do krawca, prawda? I oni się, i tu się pojawia to nowoczesne tutsi hutu, to znaczy nagle ci nowocześni, zradykalizowani nowocześni, jeden rzecznik ładotwórczego projektu krawieckiego, drugi rzecznik wtórnej animalności, rzucają się sobie do gardeł i najchętniej by się utopili w szklance wody. I wydaje mi się, że to jest bardzo celna diagnoza także procesu historycznego. Znaczy ja szczerze powiem, na użytek codzienny nie potrzebuję bardziej skomplikowanej diagnozy, czy bardziej złożonej. Ona w zupełności wystarcza, żeby nawigować po dzisiejszym świecie. A można? No proszę bardzo, jeśli masz jakieś... Pani Iriny. Bardzo chciałem pani podziękować za bardzo interesującą wypowiedź. Interesującą i inspirującą, bo jak pani sama słyszała nawet na tej naszej konferencji, my w Polsce często narzekamy, że mrożek jest niewystawiany, że mrożek jest pogardzany przez reżyserów i reżyserki jak i młodszego pokolenia. Ale paradoks polega na tym, że reżyserzy, którzy w Polsce mrożka szanują, przynajmniej deklarują szacunek do niego, poza nielicznymi wyjątkami, albo też go ignorują, albo go wystawiają w sposób bardzo nudny. Przykładem teatr współczesny, Maciej Englert i jego już teraz zresztą zaniechana seria mrożków, które były no po prostu dla mnie przykładem teatru, który przestał interesować się sobą, przestał interesować się komunikacją z publicznością, przestał interesować się współczesnością. Dla mnie to jest bardzo, bardzo inspirujące i zaskakujące, że teatr w Rosji, jak rozumiem, no przecież nie cały i tak dalej, szuka w mrożku inspiracji i też potrafi z nim, inaczej, potrafi ze swoją publicznością rozmawiać mrożkiem na tak różne sposoby.
Drobne pytanie mam tylko. Czy te przedstawienia metateatralne, o których pani mówiła, to jedno przedstawienie, czy i inne, czy one powstały jeszcze za życia Mrożka, czy to jest współcześnie, już tak bardzo współcześnie i nie, oni nie musieli się no, liczyć z opinią autora, czy też z jego coraz bardziej takim konserwatywnym podejściem do swojego tekstu, w sensie ani przecinka nie zmieniamy. Tak, to są te metateatralne spektakle, to są najnowsze produkcje, to dokładnie nawet 20 rok. Te Imigranci, no Tango trochę wcześniejsze, to jest 15 rok, także to już po odejściu Mrożka wszystko było. W ogóle te ostatnie lata są słabo nagłośnione, czyli jest jeden wywiad z Mrożkiem opublikowany już w stanie takim poafazyjnym, z którego wcale nie wynika, no, nie opowiada o całości tej tragedii, czyli przedstawiony jest raczej jako taki mizantrop troszeczkę. Dziękuję za tą uwagę, to jest też właściwie to, co mi umknęło. Chciałam powiedzieć, że Mrożek dzięki tej pozycji klasyka, ale obcego, za każdym razem wymaga takiej świeżej interpretacji, czyli on w odróżnieniu od Polski nigdy nie będzie wystawiany jako spektakl dla licealistów, dla właśnie jaka taka lektura wystawiona po Bożemu. Jeśli już reżyser sięga po Mrożka, to on chce zrobić nie po Bożemu, czyli szuka jakiegoś rodzynka w tym tekście. I to naprawdę właściwie każde przedstawienie jest bardzo interesujące za swoim tym jakimś takim dziwną interpretacją. Zazdroszczę pani, że pani może u siebie to oglądać. Podeślę panu tego Lisa w Teatrze Lalkowym, bo nawet te trailery takie sfilmowane pokazują, jakie szaleństwo scenograficzne tam się odbywa. W ogóle najciekawszy Mrożek jest w Teatrze Lalkowym dla dorosłych, a to jest odrębna gałąź, która bardzo prężnie w Rosji się rozwija. I oni zawłaszczyli sobie jedne aktówki, to dramatyczne praktycznie nie sięga po to, a Lalkowy jakby stworzony jest dla tych tekstów. Dziękuję bardzo. Dobrze, więc myślę, że na tym zakończymy. Zapraszam wszystkich na przerwę obiadową, godzinną, więc za godzinę się spotykamy.